Witam Was serdecznie z pewnej miejscowości niedaleko Nowego Dworu Mazowieckiego. Nowy Dwór Mazowiecki mamy w prostej linii jakieś 6 km stąd. Moi drodzy, jakieś niecałe 2 tygodnie temu przyjechałem w to samo miejsce. Stanąłem sobie tak jak dzisiaj tutaj, żeby sobie chwilę odpocząć. I patrzyłem się na ten las w chwili, kiedy słońce było tuż pod lasem i zachodziło. Kiedy tak patrzyłem sobie w niebo za ten las, spostrzegłem obiekt półprzezroczysty, owalny, jakby świecący, lecący jednostajnie nad tym lasem. Wydawał się nienaturalny. Stoję tak chwilę, patrzę, drugi leci tym samym torem. Mówię, kurczę, wezmę aparat i może zapoluję na kolejny. I tak się też stało. Za chwilę zobaczycie film, który sfilmowałem zaraz po tych dwóch obserwacjach i który uwiecznił kilka takich obiektów. I moi drodzy, obejrzyjcie te wszystkie filmy. Niech one będą przykładem, jak łatwo się pomylić, jak łatwo wziąć latające zwykłe puchy, których tu mnóstwo lata nad łąką. Dzisiaj sfilmowałem, za chwilę też zobaczycie. Wszystko w swoim czasie. Będę w podkładzie komentował ze studia to, co widać na filmie. I niech te filmy stanowią dobry materiał porównawczy do podobnych filmów, które uważane są za rejestrację obcych obiektów latających. Witam Was już tym razem ze studia. Moi drodzy, nie wszystko zdążę tutaj skomentować. Chciałem tylko powiedzieć, że niektóre z tych puchów, które tutaj widzicie, wyglądają naprawdę bardzo ciekawie i zastanawiające. Jakby ktoś nie miał praktyki fotoreporterskiej, to naprawdę mógłby wziąć te puszki za obce obiekty latające, tym bardziej, że ja się sam niekiedy myliłem. A tutaj, o, widzieliście, to jest ten sam obiekt. Tylko że ja w momencie, kiedy on mi wlatywał w kadr, dokonałem zatrzymania nagrywania. I kiedy zauważyłem, włączyłem ponownie. I dlatego taka przerwa między tymi ujęciami. No ale gdybym nie był wytrawnym, że tak powiem, fotoreporterem różnych obiektów, to naprawdę nabrałbym się, bo się nabrałem, bo w pierwszym momencie, kiedy te obiekty widziałem, te puchy nad tym lasem, to w pierwszym momencie myślałem, że to są obce obiekty latające. Dopiero następnego dnia przyjechałem się upewnić, czy rzeczywiście to są jakieś obce obiekty, czy przypadkiem nie odkryłem jakiejś trasy ich przelotów. Się okazało, że po prostu są to zwyczajnie lecące puchy na tle słońca nad lasem, które właśnie w ten sposób wychodzą. I zrobiłem tego jeszcze więcej materiału mam, ale nie wszystkie Wam pokazuję, no bo nie wszystkie są tak ciekawe i tak spektakularne. Ale tu proszę, zobaczcie. A zobaczycie jeszcze ciekawsze przeloty tych puchów. I to są po prostu właśnie takie efekty naturalne, które ludzie biorą za UFO. Tutaj mała wstawka, jak wygląda w mojej kamerze w podczerwieni, to oczywiście wszystko filmuję, jak wygląda samolot. Moi drodzy, to nie oznacza, że jeżeli podejmiecie obserwację i rejestrację pod słońce właśnie w taki sam sposób, to nie zarejestrujecie czegokolwiek, co będzie pod tym słońcem leciało i będzie tak samo widoczne. Tutaj widzicie też taki puszek w bardziej pochmurną pogodę, to już następnego dnia, a też go widać. I ktoś, kto by nie wiedział, że to jest zwykły puch jakiegoś drzewa czy jakiegoś nasiona, to by pomyślał, że to UFO mu przyleciało. A tutaj kilka ujęć z kamery właśnie bez filtra podczerwieni. Zwróćcie uwagę, co chwila coś lata w prawo, w lewo, we wszystkie strony. Zygzak, o, fantastyczne ujęcie. No jakby ktoś nie wiedział, to albo to był owad, albo jakiś właśnie puch, ale to właśnie ważka prześwietlona słońcem, tak właśnie wyszła te jej skrzydła, tak właśnie wyszły. To fantastyczny efekt, naprawdę mówię Wam. W oryginale to widać doskonale. Moi drodzy, nie wszystko zdążę powiedzieć. Zapraszam do czytania. Zobaczcie tutaj. Kilka filmów podobnych widziałem na YouTubie, gdy na niebie tak leciał obiekt i też myślałem, że kolega sfilmował obcy obiekt latający, gdy tymczasem tak właśnie mogą wyglądać
latające puszki. Moi drodzy, nie wszystko zdążę powiedzieć. Zapraszam do czytania tematu na forum i opisu pod filmem, bo naprawdę chcę Was zachęcić do, mimo wszystko, do filmowania pod słońce i fotografowania, bo wiemy, ci co rejestrują, że obce obiekty latające maskują się w parze wodnej, w jakimś dymie, w jakiejś otoczce czegoś mglistego i jeśli trafimy je pod słońce, będą dokładnie tak samo prześwietlone jak te puszki, które dzisiaj Wam tutaj pokazałem. Także zapraszam do czytania opisu i nie nabierania się na przyszłość na podobne filmy, które nie są żadnymi rejestracjami obcych obiektów latających. Trzymajcie się, cześć.